Śląscy policjanci nie biorą dziś udziału w kolejnej miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. W internecie pojawiły się informacje, jakoby funkcjonariusze nie chcieli zabezpieczać tego wydarzenia i zagrozili, że jeżeli dostaną rozkaz wyjazdu, to pójdą na masowe zwolnienia lekarskie. Zaprzeczają temu jednak policyjni związkowcy. Do nas nie docierają żadne takie sygnały, że policjanci mieliby jakieś czynności służbowe wykonywać z niechęcią, a tym bardziej o jakichś medialnych buntach. My to traktujemy w kategorii jakiegoś medialnego newsu, sensacji. Natomiast nie potwierdzamy, nie mamy takich sygnałów. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Aleksandra Nowara podkreśla, że decyzje o ewentualnym wyjeździe nie zapadają na Śląsku. Zazwyczaj wygląda to tak, że ta jednostka, ten garnizon, na terenie którego ma dojść do jakichś zorganizowanych czy przemarszów, czy jakiejś dużej imprezy masowej, występuje z takim zapotrzebowaniem do Głównego Sztabu Policji, czyli do Komendy Głównej. I tam zapadają decyzje. To nie pierwszy raz, gdy policjanci ze Śląska nie zabezpieczają miesięcznicy smoleńskiej. Tak było m.in. w lipcu ubiegłego roku. Podobają Ci się informacje z Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco. Podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.